Cześć, witam wszystkich. Ten odcinek będzie taki eksperymentalny i będzie to kontynuacja projektu Mława 1939. To, co tutaj widzicie, to jest pewna próba pokazania tego, jak zaradziłem pewnemu brakowi na polskiej scenie modelarskiej. No bo z tego, co wiem, nie mamy schronów bojowych z września 1939 roku w skali 1 do 72. Jeśli ktoś chce zrobić sobie taki schron, no to musi go zrobić sobie od podstaw. A ja tak samo musiałem siłą rzeczy postąpić, ale postanowiłem zaprząc do tego najnowsze zdobycze techniki. No, może prawie najnowsze. Zapraszam zatem na film. Taka garść informacji na początek. Jak już widzieliście, ten model przygotowuję w programie o nazwie FreeCAD. To jest wersja 0.16. Jest już dostępna nowsza wersja 0.17, ale jeszcze jej nie opanowałem, więc pracuję na tej starszej. I tutaj możecie zobaczyć, śledząc ruchy kursora, co i gdzie należy kliknąć, aby przygotować sobie taki schron z września 1939 roku. Odpowiednio ustawiając wcześniej sobie widok, można ten obiekt przygotowywany też obrócić, znaczy widok na ten obiekt obrócić. Można również go przesuwać. Szczegóły są dostępne w internecie, można je znaleźć bez większego problemu. No i tutaj widzicie moją metodę pracy, czyli przygotowanie sobie schematów, a następnie odrysowywanie od nich konstrukcji. Schematy oczywiście trzeba wcześniej zwymiarować. Ja sobie już wszystko przeliczyłem i oto po wklepaniu danych schematy są gotowe. A następnie odrysowałem od nich konstrukcję bunkra. Tutaj w lewym, może nie rogu, ale po lewej stronie na dole widzicie wyświetlane klawisze, które wciskam. Dzięki temu możecie zobaczyć to, co wpisuję.
No i tutaj pierwszy szkic. I po wyciągnięciu gotowa bryła bunkra, którą potem obrabiam, stosując kolejne szkice, obracając je i odpowiednio rzeźbiąc tę bryłę. Nawet tutaj już nie będę Wam przeszkadzał, swobodnie oglądajcie to, co dzieje się na ekranie.
Tutaj, jak widzicie, wykonałem też pewną imitację wzoru deskowania odbitego na betonie bunkra. Więc oto przed Wami to, jak to deskowanie przygotowałem.
Wykonałem też taką bardzo prostą imitację wnętrza. To co widzicie na samym końcu, to wylot rury od pieca,
Bo w środku był też piec. Komentarz był, jak widzicie, bardzo oszczędny. Moje doświadczenie jest takie, że takie filmy, tutoriale programów 3D najczęściej właśnie pozbawione są komentarza, a za komentarz służy klikanie myszką. I tak też zrobiłem tym razem, ale jeśli macie jakieś pytania, no to oczywiście śmiało je zadajcie w komentarzach pod filmem. Jest on dość długi, ale teraz możecie na samym końcu zobaczyć, jak wygląda ów gotowy bunkier. No i pewnie jak zostanie już wydrukowany i odlany w żywicy. Przy obróbce, której trzeba uważać, zawsze to będę powtarzał, no to będziecie mogli zobaczyć, jak się prezentuje już nie w tej wirtualnej rzeczywistości, tylko tej rzeczywistej rzeczywistości. I w tym odcinku to już wszystko. Jeśli macie jakieś uwagi, na przykład żebym więcej mówił na temat tego, co tutaj robię, albo w ogóle nic nie komentował, jeśli taki podobny odcinek kiedyś by powstał z użyciem tego rodzaju oprogramowania, to jestem oczywiście otwarty tutaj na Wasze propozycje. Niestety nadal nie wiem, co będzie w przyszłym tygodniu. Coś będę musiał wymyślić, jeśli jedenastka z Army Hobby dalej się nie ukaże. No ale może wyprzedzi ją na przykład jakiś inny polski model polskiego producenta bądź polskiego samolotu. To się okaże w przyszłym tygodniu. A na razie Was już żegnam. Dzięki za wszystkie lajki, łapki w górę, kciuki w górę, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie wyrazy wsparcia, wszystkie komentarze. No i w ogóle za całe dobro, jakie mnie tu obdarzacie. Dzięki, trzymajcie się, cześć.